Pewnego pięknego dnia, odwiedzając serwis motocykli Triumph w Warszawie, ze względów, o których powiem Wam więcej w następnym odcinku, dostałem dzięki uprzejmości kierownika serwisu na dwa dni nowego Street Tripla 765 RS z roku modelowego 2022. I choć na co dzień obracam się głównie w świecie motocyklowych wszędołazów i dróg gruntowych, to musicie wiedzieć, że od początku mojego zainteresowania jednośladami zawsze potajemnie romansowałem ze Street Fighterami. Czyli motocyklami sportowymi obdartymi z owiewek, z odrobiną obniżonymi podnóżkami i z szerszą kierownicą, które wręcz zapraszają do stuntu. Nie wnikając w tym momencie w genezę tego rodzaju motocykli, niech wystarczy nam wiedza, że Triumph Street Triple 765 RS jest entą iteracją modelu Street Triple wypuszczonego w 2007 roku, który czerpał całymi garściami z modelu Speed Triple z 1994 roku, który był bodaj pierwszym Street Fighterem, który można było kupić w salonie, a nie budować własnoręcznie w garażu. Biorąc to wszystko pod uwagę, mogłem więc oczekiwać po użyczonej 765 przynajmniej tyle, że nie pozostawi mnie względem siebie obojętnym. A jak było w rzeczywistości? Po kolei. W pierwszym kontakcie wizualnie motocykl wydaje się dokładnie tym, czym oficjalnie ma być, czyli wyczynowym motocyklem sportowym typu naked. W skrócie Street Fighterem. Ogólny styl i sylwetka motocykla, pomimo charakterystycznej i dość dyskusyjnej dla Triumphów modliszkowatości, robi dla mnie niesamowitą robotę. Tyłek motocykla jest smukły, ale i zadziorny. Wahacz nie jest prostą aluminiową listwą, ale jednocześnie w piękny i surowy sposób ukształtowanym małym dziełem sztuki. Wrażenie robi również sposób, w jaki wyeksponowano kawałek aluminiowej subramy widocznej pod siedziskiem, która łączy się śrubami z główną, również aluminiową ramą, wokół której zbudowana jest reszta motocykla. Świetnie również wygląda wkomponowany w nią silnik, z którego poprowadzane są spody motocykla trzy kolektory wydechowe, łączące się do pojedynczego, małego tłumika, którego poprzedzające bebechy zasłonięte są zadziornym pługiem. Jak do tego dodamy jeszcze modliszkowate, brzydkie, ale piękne reflektory z osadzonym na ich szczycie wyświetlaczem, lusterka wkręcane w końcówki kierownicy, piękne tarcze hamulcowe, zaciski Brembo i wszechobecne aluminiowe wstawki, to otrzymujemy maszynę, dla której niezależnie od dotychczasowych jednośladowych preferencji musimy wręcz zrobić miejsce w garażu. Motocykl robi na mnie po prostu zabójczo pozytywne wrażenie. Robi się natomiast jeszcze miodniej, gdy już zajmie się miejsce za jego sterami i odpali silnik, którym jest trzycylindrowa rzędowa jednostka o pojemności 765 cm3 i mocy 120 koni mechanicznych osiąganych przy około 11,5 tysiąca obrotów na minutę. Silnik charakteryzuje się zmiennymi fazami rozrządu, co oznacza, że najpierw odpala się pierwszy cylinder, potem trzeci, a na końcu drugi. Co powoduje w praktyce, że już przy relatywnie niskich obrotach mamy dostęp do wysokiego momentu obrotowego, który zmienia się jedynie nieznacznie w całym zakresie obrotów silnika. Aby osiągnąć swoje maksimum na poziomie 80 Nm przy około 9000 obrotów na minutę. Dzięki temu praktycznie przy każdej prędkości motocykla i przy każdych obrotach jego silnika każde dodatkowe odkręcenie elektronicznie sterowanej przepustnicy powoduje, że po karku przechodzi dreszcz przyjemności, a usta rozciągają się mimowolnie w szerokim, no co tu ukrywać, głupawym uśmiechu. Przyjemność z obcowania z motocyklem pogłębia dodatkowo świetnie zestopniowana 6-stopniowa skrzynia biegów wyposażona w obustronny quickshifter, jak również wyjątkowo dobrze brzmiący seryjny wydech. Wszystko razem wzięte powoduje, że niestety bardzo trudno jest się powstrzymać od jazdy nazbyt dynamicznej, jak na polskie warunki prawa o ruchu drogowym. Sytuację dodatkowo pogarsza świetne zawieszenie, które z jednej strony jest na tyle sztywne, że Street Triple wręcz sam się kładzie w zakręty, w których prowadzi się zresztą jak po sznurku, a z drugiej strony jest na tyle sprężyste, że nie ma problemu z wybraniem pomniejszych nierówności, dzięki czemu motocykl cały czas utrzymuje kontakt z nawierzchnią.
Formalnie rzecz biorąc, na zawiasy składają się widelec upside down z przodu od firmy Showa o średnicy goleni 41 mm i skoku 115 mm z możliwością regulacji od i do bicia, jak również napięcia wstępnego sprężyny. Z tyłu natomiast mamy regulowany amortyzator od firmy Ohlins o skoku 131 mm. Przyznam, że nie bawiłem się nastawami zawieszenia przez te dwa dni posiadania motocykla, ale już na domyślnych nastawach, z którymi odebrałem motocykl, spełnił on moje oczekiwania w 100%. Co zabawne, nie straciłem zębów pokonując tą maszyną kilka co bardziej ulubionych odcinków z betonowych płyt i odcinków gruntowych ze sporą liczbą dziur i poprzecznych nierówności. Tak więc nie ma problemu, żeby zabrać Street Tripla również na Forest Tripa. Oczywiście, jeżeli jesteśmy masochistami. Niemniej motocykl również fenomenalnie hamuje dzięki świetnie dopasowanym do zawieszenia hamulcom od firmy Brembo, gdzie z przodu mamy dwie tarcze o średnicy 310 mm, a z tyłu jedną tarczę o średnicy 220 mm. Co ważne, heble są bardzo dobrze dozowalne, co w połączeniu z seryjnymi gumami Pirelli Diablo Super Corsa SP V3 daje nam ogromne możliwości do generowania fanu na czarnym. Pomaga w tym również świetna poręczność motocykla, który na mokro waży rozsądne 189 kg. Z elektroniki i wyposażenia motocykla warto w tym miejscu powiedzieć szczególnie o świetnie działającym cornering ABS-ie, kontroli trakcji z możliwością dezaktywacji, a także z systemem kontroli unoszenia przedniego koła. Dodatkowo mamy do dyspozycji 5 trybów jazdy, to jest Rain, Road, Sport, Track oraz modyfikowany przez nas, czyli przez użytkowników, tryb Rider. Każdy z dostępnych trybów jazdy zapewnia zgoła oczywiście odmienną charakterystykę motocykla i zapewnia inne zachowanie oraz możliwości na drodze. Zmian ustawień dokonujemy natomiast z poziomu 5-calowego, czytelnego, kolorowego ekranu TFT, który ma tryb dzienny i nocny, między którymi motocykl może przełączać się automatycznie lub możemy wymusić wybór jednego ręcznie. Dodatkowo możemy wybrać jeden z czterech motywów graficznych wyświetlacza oraz jeden z kilku dostępnych kolorów przewodnich. Warto też wspomnieć, że ustawieniami komputera pokładowego sterujemy przy użyciu wygodnego joysticka, który podobnie jak reszta przycisków na kierownicy jest podświetlany. W opcji możemy dodatkowo doposażyć motocykl w grzane manetki i tempomat, a jeszcze w standardzie mamy regulowane klamki sprzęgła i hamulca przedniego, jak i dostajemy na pokładzie lusterka mocowane na końcach kierownicy. Triumph Street Triple 765RS to w mojej ocenie motocykl fenomenalnie realizujący pomysł na samego siebie. Jest to bowiem perfekcyjnie wręcz wykonany wyczynowy motocykl sportowy typu Naked, czyli mówiąc w skrócie rasowy Street Fighter, który możemy postawić w swoim garażu za całkiem rozsądną cenę w porównaniu z bezpośrednią konkurencją, do której możemy zaliczyć Yamaha MT-09 SP, KTM-a 890 Duke R, MV Agustę Brutale 800 czy też Kawasaki Z900. Street Triple to motocykl, którym bez problemu możemy dojeżdżać do pracy czy też wybrać się na weekend na Mazury. Jest to również motocykl, którym wypada wręcz przynajmniej raz w miesiącu stawić się na torze, bo jestem w stanie sobie głowę uciąć, że dopiero w tym środowisku będzie w stanie pokazać, na co go naprawdę stać. Niestety ja takowej możliwości nie miałem i przyznam, że bardzo, ale to bardzo tego żałuję. Mam jednak nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy jeździłem na tej maszynie i że będzie jeszcze okazja przekonać się na własnej skórze, jak to cacko sobie radzi na zamkniętym asfalcie. Niemniej jazda tym motocyklem sprawiła mi ogrom frajdy i dała masę przyjemności. Nie tylko jest to motocykl relatywnie wygodny, jak na swoją klasę, ale jest to motocykl przede wszystkim świetnie jeżdżący i bardzo dobrze brzmiący. Wszystkie cechy tej maszyny współgrają ze sobą w sposób wręcz niepojęcie dobry. Przez co, gdy przyszła już pora na oddanie go do salonu i zabranie z serwisu mojego Tigera, to przyznam, że zrobiło mi się odrobinę smutno i żałowałem, że nie mogę go adaptować na dłużej. Przypuszczam bowiem, że zarówno Tripek, jak i Tygrys dogadaliby się w jednym garażu bez problemu. I wiecie, gdy tak sobie tripowałem Tripkiem i cieszyłem się z każdego przejechanego kilometra, to uderzyło mnie wyjątkowo mocno, że gdyby więcej osób mogło doświadczyć esencji motocyklizmu w takim wydaniu, jak to oferuje testowany motocykl, to pewnie o wiele rzadziej sięgano by po alkohol i inne używki, bo po prostu o wiele bardziej wystrzelone w kosmos doznania zapewnia odpowiednio skompresowana i spalona 95-oktanowa benzyna.